dzisiaj sobie może porównam dwa poidła, bo mamy dwa rodzaje poideł, na przykład tu takie poidło zalewane od góry i takie poidło tutaj z rureczką, taka butelka z rureczką po prostu, która się napełnia i zakręca z powrotem i zawiesza w ten sposób. I co? Które lepsze? Oczywiście to jest lepsze rozwiązanie. Oczywiście droższe, myślę, że drugie tyle droższe rozwiązanie od tego. Aczkolwiek no nie dla każdego odpowiednie. To jest bardzo wygodne, nalewa się z tej strony. Tutaj sobie króliczek ma tam taki, takie poidełko, taki zaworek jest i sobie pije. Bardzo łatwo uzupełnić, nie trzeba tego ściągać za każdym razem. I dosyć wygodne, aczkolwiek jest dosyć ciężkie, cięższe na pewno niż to, a więc ta siatka, to wszystko musi być solidniejsze. Tu mam na przykład taką jedne drzwi z gorszą, dużą siatką i no niestety wieszam tylko te wąskie butelki i jeszcze tak przy tym, żeby przy ściance, żeby to się nie urwało, bo jak widać to lata dosyć, tak, także muszę to wymienić, mam już siatkę, także ma swój ciężar, no i poszycie musi być mocniejsze. Tu jest rozwiązanie, myślę, że takie szybsze. Po prostu wieszamy butelkę, tu jest taki drucik zagięty, ma takie te i ją ściągamy w ten sposób, o, wyciągamy, napełniamy i tak dalej. Za każdym razem trzeba ją ściągnąć, za każdym razem trzeba odkręcić, napełnić, zakręcić i tak dalej. W przypadku kilkunastu butelek to może się zrobić problem, bo to jednak troszkę czasu zajmuje. Napełnianie pojedynczo każdej butelki, zakręcanie i tak dalej, wieszanie jest powrotem. Poza tym, tak jak widać tutaj na przykład, tu jest dużo królików. One mają mało miejsca, wiem, jest już nowy projekt, tam po drugiej stronie się tworzy miejsce dla nich. Tu wisiała druga butelka, tylko że one gdzieś tu zdarzy się, że potrafią wyciągnąć tą rurkę. Ta rurka się straci, automatycznie one wyciągną tą rurkę, ta butelka spada na dół i gdzieś ta rurka tam jest. Ta rurka gdzieś tam jest, gdzieś może ją uda mi się znaleźć przy sprzątaniu, bo jest początek miesiąca, więc zbliża się sprzątanie, zawsze gdzieś tak w okolicach pierwszego sprzątam. Aczkolwiek przechodzimy na zielone, więc sprzątanie będzie częściej. Myślę, że co 3 tygodnie, a może nawet częściej. Po prostu więcej produkują moczu i tak dalej, wszystko się częściej brudzi, szybciej. I co? Porównanie dalej butelek. Wracamy do tematu. Które lepsze? Obydwa są dobre, aczkolwiek nie dla każdego. Dla hodowcy, który ma kilkanaście butelek do napełnienia, to rozwiązanie na pewno, bo jest dużo wygodniejsze, aczkolwiek dwa razy droższe. Dla kogoś, kto ma jedną bądź dwie klatki, czy trzy klatki, tylko i wyłącznie takie rozwiązanie, ponieważ jest dużo tańsze i nie sprawi mu tak dużo problemu. Także szybkie porównanie dwóch rodzajów poidełek. To jest właśnie buteleczka, która straciła rurkę. Króliki po prostu ją wyciągły. Liczę na to, że znajdzie się ta rureczka podczas sprzątania, dlatego butelkę zachowuję. Dla równowagi dodam, akurat na korzyść stosowania takich butelek, stosowanie ich poniżej 0 stopni. Gdy nam woda zamarza w zimie, taką butelkę jest dużo łatwiej zdemontować niż poidło, które prezentowałem wcześniej, porównywałem drugie. Dużo łatwiej ściągnąć taką butelkę, jest mniejsza, szybciej się nam roztopi i ten sam dzień, można powiedzieć, jeśli ściągniemy rano, no to w ten sam dzień wieczorem zawiesimy ją ponownie już roztopioną. Także akurat są plusy i minusy każdego rozwiązania. Jeszcze wracając, tu jest 5. A tam jest 6 na dole, czy na odwrót. Bardzo mało mają miejsca tutaj, dlatego będą właśnie już przenoszone, dzielone na razie po parze. Tam się w
tworzy, taka zagroda. Filmik, zapraszam wkrótce, na razie, cześć.